Witam serdecznie wszystkich widzów z tej strony. Szeryf Tomek mówi. Dzisiaj mamy specjalnego gościa, pana posła Andrzeja Gawrona. Wspierać mnie również będzie Sławek z Kanady, z kanału Kamikadze Najsamotniejszy z Jeźdźców, z racji tego, że ma duże doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej, zresztą podobnie jak pan poseł Gawron. Więc jeszcze raz, witam wszystkich widzów, witam pana posła, witam Sławka. Witam serdecznie, trochę chyba są opóźnienia, ale myślę, że damy radę. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzień dobry, pewnie przez wideo jest opóźnienie. Ale właśnie ja nie włączyłem wideo, nie wiem. Dobrze, więc no, Sławku, jako że jesteś gościnnym tutaj również prowadzącym, to proszę o zadanie pierwszego pytania. Co cię interesuje? Mnie oczywiście interesuje pytanie, bo tak jak już wcześniej wspominałem, byłem ex-wyborcą PiS-u. W szczególności podobały mi się rządy PiS w latach 2005-2007, gdyż nie było takiego socjalizmu i rozdawnictwa. I teraz mnie interesuje, jak to dalej będzie z Polską. Czy to jest w ogóle do zatrzymania, ten socjalizm, który i to rozdawnictwo, które teraz jest tak mocno rozhulane i tak wielu młodych ludzi to denerwuje, szczerze powiedziawszy. Panie Sławku, powiem tak, no może za ostro powiedziane, no bo socjalizm się z tym nie zgodził. Oczywiście są to programy socjalne, są programy, które te środki, które można jak gdyby w tym zakresie, na które budżet pozwala, są przekazywane, czy chociażby dla emerytów, rencistów, czy nie, dla dzieci. No i to jak gdyby tutaj dopiero doganiamy pewne standardy europejskie, a na pewno nie prześcigamy, ale oczywiście ja jestem zdania, że no, trzeba trochę tych, jeżeli się już jak gdyby daje pieniądze, to trzeba to może bardziej kierunkować, bardziej jak gdyby starać się tak kierować, żeby chociażby właśnie tutaj 500+ miało być pewnym wzmocnieniem dzietności, walką z tym, że tych dzieci rodzi się coraz mniej. No okazało się, że do końca tak nie jest, no ale to dlatego trzeba wprowadzać inne elementy, które mogą to poprawić. Ja bym się tak do końca, jeszcze raz powtórzę, nie zgodził, że to jest taki socjalizm, jak to pan mocno powiedział. Na pewno my, jako ta Zjednoczona Prawica, tych programów socjalnych sporo żeśmy uruchomili, ale to była potrzeba pewna, bo dlatego też wygraliśmy wybory, że jednak część społeczeństwa czuła się jak gdyby trochę na marginesie tych wszystkich przemian, które się toczyły. I niestety no, pewna patologia też była, że no, bardzo wąska grupa osób się bogaciła. Ja jestem przedsiębiorcą i ja uważam, że absolutnie, jeżeli ktoś uczciwie pracuje, to zarabia pieniądze i powinien no, mieć możliwość zarabiania godnego i nie tak, żeby państwo upiło go podatkami, żeby się nie umiał rozwijać, ale żeby właśnie mieć pieniądze na rozwój. Jeżeli ciężko pracuje, to żeby te pieniądze mógł zarabiać. Ale też była druga strona. Ja sobie przypominam, jak przychodzili do mnie, ja też w radach samorządowych różnych pracowałem, przychodzili do mnie ludzie, mówili, że poszli do pracodawcy, starali się tam, żeby dostać jakieś podwyżki, a z drugiej strony słyszeli to, idź sobie tam za bramą, mam 10 innych, którzy bardzo chętnie przyjdą. Także no, to są zawsze dwie strony medalu. W tej chwili nie ma bezrobocia, jest niskie bardzo bezrobocie, no bo nigdy nie będzie tak, że będzie zero. Są osoby, które nie chcą pracować, ale jest bardzo niskie bezrobocie. Pracodawcy też muszą się liczyć z tym, żeby godnie tych pracowników wynagradzać. I to jest chyba taki balans. Taki balans dobry.
A czy jest sens w ogóle doganiać Europę w tym temacie akurat, bo to są ale takie... To nie chodzi nawet o doganianie, tu chodzi o zabezpieczenie pewnych takich minimalnych standardów, a tu absolutnie ja się nie zgadzam, że musimy doganiać tak mocno i prześcigać nawet, bo to nie jest dobre, jeżeli nie, ta polityka państwa jest tylko socjalna, tak? No, pobudzić przedsiębiorczość, no ktoś jak gdyby musi wypracować te pieniądze. Wypracowują przedsiębiorcy. U nas w Polsce to jest to budżet jak gdyby składa się na budżet głównie te małe, mikro, średnie firmy, które naprawdę są prywatne, ciężko pracują przedsiębiorcy na to, żeby te podatki zapłacić. No niestety te wielkie korporacje raczej unikają płacenia podatków. I to bardzo jasno widać w budżecie, że gro tych środków, które trafia do budżetu, to właśnie jest ciężko wypracowane przez te najmniejsze firmy. Nie te duże korporacje, które stosują różne triki i środki, takie, które jak gdyby unikają opodatkowania. To się pani nazywa optymalizacja opodatkowania. Duże korporacje mają prawników, mają możliwości, mają tak zwane doradztwo podatkowe i inne doradztwo, mają nieograniczone możliwości fakturowania sobie kosztów, więc one podatków płacić bym no nie ten. No tylko, że moim zdaniem największy problem Polski, jeśli chodzi o małe i średnie przedsiębiorstwa, to jest ZUS. ZUS jest zdecydowanie za wysoki i no potem tak jak widzimy z tymi emeryturami, że teraz daje się trzynastki, czternastki, już jest coś mowa o piętnastkach, a że tak powiem, no inflacja pochłania te emerytury i no to są... Chodzi o to, że to są małe emerytury, no ciężko, że tak powiem, jest odłożyć pieniądze człowiekowi. No sam prowadziłem kilka firm w Polsce i pamiętam, że miałem firmę, zatrudniałem 4 pracowników i płaciłem 8 tysięcy ZUS-u miesięcznie. To w ogóle no nieprawdopodobna kwota jak na małą firmę. To ja się zgadzam, że kwoty wpłacone na ZUS są jak gdyby no, stosunkowo duże. Staram się to tak jak gdyby nie wyolbrzymiać, ale nie, na pewno, to się zgadza, pełna zgoda panie Sławku. Rzeczywiście dla tych najmniejszych, szczególnie firm właśnie tych mikro do 10 pracowników, to największym kosztem jest właśnie ZUS. I są te programy, no nie wiem, na pewno pan wie o tym programie Mały ZUS, czy firma, która zaczyna działalność też może być zwolniona z ZUS-u. My mamy taki projekt i też daliśmy tam do ministerstwa o wyliczenie skutków dla budżetu, żeby ten właśnie mały ZUS poszerzyć, tak, o firmy, które mają większy obrót, bo w tej chwili to tam chyba jest 120 tysięcy rocznie, to jest bardzo, bardzo dla takich najmniejszych firm. I myślę, że w tym kierunku trzeba iść, żeby ograniczać te składki, ponieważ to jest taki największy koszt, który tu jest dla pracodawcy i rzeczywiście czasami jak jest mała firma, to może no, wpływać bardzo negatywnie na jej funkcjonowanie. No tu pełna zgoda, ale są pewne działania podejmowane. Oczywiście w tym systemie, który jak gdyby funkcjonuje, też trzeba zawsze patrzeć na dwie strony, no, na tę stronę przedsiębiorcy, ale też na tę stronę budżetową, no, tych potem wydatków, które są z tym związane, więc trzeba znaleźć zawsze jakiś złoty środek, ale w Polsce te koszty są bardzo wysokie. No właśnie. To ja mam tutaj też pytanie z kolei. Co jakiś czas, panie pośle, wraca temat emerytury obywatelskiej opartej właśnie na krajach anglosaskich, na tym, jak w tego typu krajach jest to zrobione. Czy w tych komisjach gospodarczych sejmowych, czy może wiadomo coś panu posłowi, czy na forum rządu są takie projekty rozpatrywane? Jakoś. Taka dyskusja się toczy, ale to nie jest jak gdyby blisko Sejmu, to są różne konferencje, czy jakieś spotkania, gdzie takie propozycje padają i są rozważane. Tam jak gdyby oficjalnie w Sejmie jeszcze takiej propozycji nie dyskutowaliśmy. Tutaj jeżeli chodzi o same emerytury, no to można taki wariant rozważać, ale jeżeli byśmy mówili o takim stałym dochodzie jakimś, no to uważam, że to już jest taki
rzeczywiście przesada komunizm trochę i no, jak gdyby całkowicie demobilizujące do pracy, do działania. Także same emerytury trzeba by też zobaczyć, bo wiem, że chyba takie pilotaże gdzieś tam są prowadzone, żeby jak to wpływa właśnie na funkcjonowanie całego systemu. No, takie tematy zostały już podnoszone, ale tak jak mówię, nie bezpośrednio w Sejmie. Ja zaś jestem zwolennikiem mimo wszystko wędki, a nie ryby. Ja szczerze powiedziawszy obstawiałem, że program 500 plus dzietności nie przysporzy, ale to tak na marginesie. A mam pytanie, bo teraz słyszałem, że jest taki program pilotażowy o dochodzie podstawowym, że z kolei... No właśnie to ja też może źle to jak sformułowałem, ale uważam, że nie. No to jest bardzo zły pomysł, jeżeli miałby być taki realizowany pomysł. To jest kopia z Kanady, przepraszam, że przerwę. To oczywiście Trudeau to wprowadził tutaj też jako pilotażowy program 2 lata temu. No właśnie i to trzeba by, jeżeli 2 lata już funkcjonuje, trzeba by to jakoś socjologicznie zbadać, jak to wpływa na rynek pracy, na zachowanie tych osób, które z tego korzystają, bo ja przynajmniej no, z takiego mojego doświadczenia życiowego uważam, że to nie jest dobra droga, dobry kierunek, że jednak bardziej rynkowe takie mechanizmy są lepsze, żeby jednak mobilizować ludzi do działania, zachęcać ich do działania i żeby jak gdyby tą swoją pracą wypracowywali dochód w takich jakichś warunkach no, w miarę uczciwej rywalizacji, a taki dochód podstawowy no, trochę to w złym kierunku moim zdaniem idzie. Osobiście poznałem 2 osoby, które zostały wylosowane do tego programu. Niestety obie nie żyją, a były młodsze ode mnie, bo z racji, że tak powiem, niczego nie robienia uderzyły w narkotyki, brutalnie rzecz mówiąc, więc już... No tak, ja w ogóle uważam, że jak gdyby praca to jest taki element, no naprawdę jeden z ważniejszych w życiu człowieka, tak? Ona nas mobilizuje do działania, do tego, żeby rano wstać, być zdyscyplinowanym i jeżeli my mamy jakieś dochody, które jak gdyby no, utrzymują nas przy normalnym funkcjonowaniu na jakimś poziomie, no to wtedy demobilizujemy się, tak? Te wszystkie takie tego typu pomysły uważam za no, niekorzystne. Zgadzam się akurat w tym temacie. Coś, Mateusz, chcesz teraz powiedzieć? Nie, śmiało. Pytaj. Słuchaj. Jak nie, to ja mam pytania zawsze. To proszę, bo Mateusz chyba coś szuka jeszcze. Zaznął, czy coś może gdzieś. Nie, no, ja słucham. Takie mam teraz pytanie, bo tutaj koło mnie taką mam wioskę Amiszy, czasami ich odwiedzam, bo proszą o podwózkę i się tak słuchając tych pomysłów szalonych z Unii Europejskiej o likwidacji samochodów spalinowych, o panelach słonecznych, to tak patrzę na tą wioskę Amiszy, to oni właśnie se żyją bez prądu, ale samochody mają, tylko nimi nie jeżdżą, telefony tam ładują i tak dalej i się zaczynam zastanawiać, takie memy chodzą po internecie, że nas cofną do czasu furmanek, jak to się skończy w ogóle, ten pomysł? To jest szaleństwo ekologów, znaczy wszelkich ekologów, nawet tak można powiedzieć. Ten kierunek, który obrał, ja to uważam, że absolutnie jest no, nieprawidłowy. Nie trzeba troszczyć się o środowisko, trzeba troszczyć się o powietrze, trzeba to robić racjonalnie. Trzeba to robić z jakimś tempem takie, które jak gdyby nie naraża nas na chociażby właśnie ubóstwo energetyczne. Także no, to trzeba wszystko brać pod uwagę. No, nie każdy ma miliony na koncie. No, już, a ten pomysł z tym, żeby samochody nie rysować samochodów spalinowych chyba od 2035 roku, no to jest w ogóle jakieś. A oczywiście jeszcze jest poprawka, że te włoskie najdroższe samochody mogły być dalej rejestrowane i produkowane. No to rozumiem, że ci najbogatsi będą mogli jeździć tymi samochodami spalinowymi. Dlatego tak mi się z tymi furmankami skojarzyło, bo to najbogatszych Lamborghini, a dla nas furmanka, koń i ekologicznie, zeroemisyjności. No, no koń, tak, koniec. Tak, tak, koń im tak, się tak. też nie podoba, bo krowy bąki puszczają, mówią. No tak, no i to jest CO2 do atmosfery wprowadzane. Nie, no to naprawdę, no jeżeli ktoś tak racjonalnie myśli, naprawdę patrzy na to, co się dzieje w tej chwili, jeżeli chodzi właśnie o
No te ruchy ekologiczne zresztą tutaj w Europie częściowo finansowane przez Rosjan, bo jak gdyby to dla nich było korzystne. Więc to naprawdę no widzi w tym jakieś wielkie zagrożenie. Trzeba cały czas o tym mówić, że to jest zły kierunek. No, trzeba oczywiście ochraniać zasoby nasze naturalne, planety, ale trzeba to robić racjonalnie. Czy ta decyzja jest do cofnięcia jeszcze w jakikolwiek sposób, to co ustaliliśmy? Trzeba cały czas rozmawiać i przekonywać. No, są nowe całkowicie uwarunkowania. Jest blokada, są sankcje na surowce energetyczne z Rosji. No bo jak gdyby tutaj tym przodownikiem tych wszystkich działań, takim właśnie no, przodownik, fajna nazwa też kojarząca się z PRL-em, przodownikiem jest Unia Europejska. No, cała produkcja CO2 Unii Europejskiej to sobie bodajże 7% w skali świata, więc nawet jeżeli by tutaj całkowitą zero emisyjność wprowadzić, to jaki będzie miało to wpływ na atmosferę, na w ogóle na cały świat. Więc no żaden praktycznie, no ale gospodarczy duży, bo my się wyzbędziemy pewnych możliwości w produkcji na przykład stali, czy powiedzmy innych rzeczy, no chyba, że będziemy przechodzić na te czyste technologie, tylko one są bardzo kosztowne, one są bardzo też wymagające i naprawdę no, to trzeba zrobić, nawet jeżeli to chcemy w tym kierunku jakoś zmierzać, no to trzeba to robić racjonalnie, z takim jak gdyby też spojrzeniem całościowym na to, co dzieje się w Afryce, na to, co dzieje się w Azji, na to, co dzieje się w Stanach i wtedy ewentualnie wspólnie można podejmować jakieś działania, a nie, że jeden kontynent, to na przykład Europa jako ten przodownik będzie pokazywała, że trzeba to zrobić nawet największymi kosztami, tak? Dla społeczeństwa, bo to będzie głównie na tym cierpiało społeczeństwo. Ta pani, nie wiem, sąsiadka, która ma 70 lat, ma piec węglowy jeszcze i ona po prostu nawet nie obsługuje aplikacji z paneli fotowoltaicznych, tylko po prostu no, przewozi węgiel i ten węgiel opala sobie mieszkanie. No i tak jest. No, oczywiście to trzeba stopniowo zmieniać, ale nie da się tego zrobić jakby w bardzo krótkim czasie. Znaczy jeszcze myślę, że wejdzie w to Kanada, chyba że się tu rząd zmieni już czasem, daj Boże, ale no, na ten moment Kanada podobne przepisy ustaliła na 2035 rok, aczkolwiek no nie wiem, jak to jest możliwe, bo tu ludzie, tak jak mówię, samochodami jeżdżą o pojemności silników 5000 i wyżej w ogóle, więc... No to już w ogóle jest. To nie w ogóle. Inne realia są, tak, no a tutaj... No ale przecież są też... No, naprawdę tylko trzeba całościowo popatrzeć. To nie tylko samochody, są przecież inne jeszcze środki transportu, które też spalinowe. No, teraz widzimy wojnę, no to co się dzieje przecież tam za naszą wschodnią granicą, no to też wszystko przewartościowuje. No, przecież to co się tam dzieje, jakie tam jest ludobójstwo, jakie jest też jakby brak tej energii, tak, gdzie włącza się prąd, gdzie ludzie no, gdzieś tam, nie wiem, grzeją się jakimiś odpadkami czy śmieciami, no to tak to funkcjonuje. I tutaj w tej chwili jak gdyby jeszcze zaostrzanie tych przepisów, które chce wprowadzić Unia, no to naprawdę nie wiem, jest to chyba trochę nieracjonalne. Ja prywatnie uważam, że wina tego, że mamy taką cenę benzyny w tej chwili, leży w administracji Joe Bidena. Niestety, gdyż oni ograniczają radykalnie wydobycie, jakieś rezerwy rzucają na rynek, które starczają na 3 dni de facto i pozamykali kilkadziesiąt odwiertów, pozamykali wielki ropociąg z Kanady, to trochę chyba nie czas i miejsce na to w tej chwili raczej. Jak jest wojna, to powinno się, nawet jak chcą walczyć z globalnym tym ocipieniem, jak to się mówi, no to powinni, że tak powiem, to chociaż na czas wojny przywrócić do normalnego porządku, żeby ludziom raczej ulżyć, a nie no, panie Sławku, to powiem tak, że do nas te informacje raczej tak nie dochodzą właśnie, bo rzeczywiście, jeżeli tak jak pan jest mówi, że to jest ograniczone, no wiem, wręcz powinno być odwrotnie, tego się powinno być zwiększona podaż na te surowce przez te kraje, które mogą, a tym bardziej Stany Zjednoczone, jeżeli mają takie możliwości, więc jeżeli to, co pan mówi, jest faktycznie się dzieje, no to
To bardzo dziwne to jest. Oni nawet występują do Iranu, żeby zwiększyli wydobycie, do Wenezueli się zgłosili przedstawiciele administracji no Bidena. To też do nas takie informacje docierają, że właśnie... Bo oni nie będą zwiększać, bo oni walczą za gorąco, nie? Więc nie będą, tylko żeby inni wydobywali. No to jest w tej chwili absurd, no w Ameryce no też to jest szok. Absurd. W Ameryce jest szok, bo jak Biden obejmował prezydenturę, to galon benzyny kosztował 2,50, a teraz kosztuje 5,20 albo więcej nawet. Rośnie w tempie tak. błyskawicy. Powiem tak, ceny paliw rosną wszędzie. No głównie z powodu tych ograniczeń, gdzie Rosja szczególnie dla Europy była tym głównym źródłem dostaw ropy i tutaj to było tanie paliwo. Nie, oczywiście tam jest OPEC, który tam jakoś reguluje to wydobycie, ale teraz wojna zmieniła wszystko. Tak? No tutaj są maksymalnie ograniczane te dostawy przez nawet same kraje europejskie, tak, bo są sankcje. Starają się ograniczać zakup tych surowców energetycznych, nie tylko paliwa, ale gazu i węgla. No ale to ma wpływ bezpośredni na ceny i tutaj ewentualnie no, inne państwa, inne źródła mogłyby starać się to, jeżeli będzie zwiększone wydobycie, jak gdyby zmniejszać te ceny trochę, czy stabilizować, może tak, bo na razie to chyba się nie zanosi na to, że one będą zmniejszane, ale przynajmniej znaczy, żeby dalej nie rosły. Pokazują wszystkie dane, że Putin sprzedając tą samą ilość surowców zarobił 60% więcej niż w analogicznym okresie zeszłego roku, przez to właśnie, że jest ograniczenie wydobycia, tak. Więc de facto, no to jest... De facto ma więcej pieniędzy na wojnę. To, dokładnie, no to jest absurd jakiś, bo... No to jest absurd. Niestety Europa nie była przygotowana do tego, że rzeczywiście taka pełnoskalowa wojna nastąpi. Przecież magazyny w Niemczech po pierwsze były częściowo już udziały miały tam rosyjskie firmy, a po drugie one były prawie że puste. Więc no to się magazyny, jeżeli chodzi o gaz na przykład. Zresztą o inne paliwa i surowce energetyczne również. My naprawdę jako Polska robimy wiele i cały czas niezrobione. Jest zwiększone na przykład gazy, nasze wydobycie jest. Miałem tutaj taką bazę paliw niedaleko w naszym powiecie, gdzie w Boronowie. Od 1965 roku nie był żaden zbiornik wybudowany. W tej chwili jest budowany, został zbudowany nowy zbiornik na paliwa. Oprócz tego są dwa następne będą budowane. I to nie tylko tutaj u nas, bo to ja daję przykład taki z naszego powiatu, ale... O Boronów chodzi. No, konkretnie Boronów. Nie, ale są, bo ja widzę te wszystkie inwestycje, które są w całej Polsce robione, więc praktycznie w całym terenie Polski są robione. O, tak samo rurociąg do Trzebini, tutaj właśnie z naszego Boronowa, gdzie połączy praktycznie petrochemię ze Śląskiem, paliwo z Orlenu będzie tankowane i to jest już jak gdyby w realizacji. Czyli o tym się może gdzieś to nie mówi, ale my naprawdę przez te 6 lat, jak Zjednoczona Prawica jest przy władzy. Dużo się mówi o tych programach socjalnych i tak dalej, ale naprawdę inne rzeczy też są robione i chociażby Baltic Pipe, który w październiku ma zostać oddany do użytku. Nie, teraz chyba ta najdłuższa część lądowa już została technicznie oddana. Ta część podwodna już też jest gotowa. Także myślę, że tu ten termin jest niezagrożony na 12, no, początek października. No czy inne inwestycje, jak chociażby przekop Mierzei Wiślanej, czy gazoport i teraz następny pływający gazoport. Także to są konektory też, które łączą nas z Litwą, z Słowenią, Słowacją, przepraszam, z Czechami chyba też będzie budowany. Więc to są takie rzeczy, które się dzieją, to nie, myśmy się trochę na to przygotowali, oczywiście nie w 100%, bo to nie było możliwe. Ale myślę, że to takie myślenie strategiczne, długoplanowe było i teraz na tym korzystamy, tak, bo praktycznie magazyny są zapełnione prawie 96%. Jeżeli chodzi o gaz, Orlen podpisał z największym producentem ropy, teraz nazwa nie, ale Arabico, chyba wreszcie, nie chcę teraz... Aramco chyba. Aramco, tak, nie chcę przekręcić tej nazwy, więc to działania, które jak gdyby nas jakoś w jakiś sposób na pewno zabezpieczają.
Ja bym miał tutaj takie pytanie ze swojej strony, tak nawiązując do początku naszej rozmowy. Można było wysnuć wniosek z wypowiedzi pana posła, że 500 plus nie do końca spełniło pokładane nadzieje, jeśli chodzi o wzrost dzietności. Wiadomo, no, nigdy nie za wiele, ale jakie są pomysły na dalsze stymulowanie wzrostu zastępowalności pokoleń, żeby ten poziom osiągnąć 2,1? No, ja powiem tak, to musiała być osobna audycja, bo to jest bardzo wiele działań trzeba podjąć i one są podejmowane, ale to nie tylko jest jak gdyby pieniądz, który jest wypłacany przez państwo na przykład na dziecko. To nie tylko są miejsca w żłobku, w przedszkolach, to nie tylko właśnie to takie finansowe zabezpieczenie rodziny, żeby mogła wychować dzieci, ale to też jest pewna promocja rodziny, pewna promocja tego, żeby jednak dzieci się rodziły, ponieważ no, Polska się bogaci, tak? Ludzie są coraz bogaci. Mimo oczywiście, że odbiegamy od zachodu tam na tych wskaźnikach i tak dalej, ale no, to też już się też w zachodnich krajach podziało. No, na przykład w rodzinie dużo później zakładana jest rodzina. Osoby, które już matki, które rodzą dzieci, są dużo starsze niż kiedyś, tak? Bardziej ludzie stawiają na rozwój kariery niż na to, żeby na przykład zakładać rodzinę i żeby w tej rodzinie była kilkoro dzieci, tak? Dwójka, trójka, czwórka, no to już naprawdę są takie sytuacje, gdzie trzeba trochę zmieniać tą świadomość, a czy to się uda, no świat cały czas gna w tym kierunku właśnie trochę przeciwny, że tak powiem, do tego trendu, żeby mieć więcej dzieci. No niestety widzimy to na zakładzie, tam właśnie te osoby muzułmanie, którzy jak gdyby matki są w domu, mają tam bardzo dużo dzieci, praktycznie już ci obywatele tych państw, rodowici, tam niestety te rodziny są coraz mniejsze, no, albo w ogóle nie ma rodziny, jest jakiś tam zwyżka rozwodów. No, czyli to jest naprawdę temat bardzo taki socjologiczny do opracowania. My chcemy, staramy się i to jest taki nasz pomysł, żeby powstał Instytut Rodziny w Polsce, taki, który naprawdę strategicznie, no bo to nie można też robić tak ad hoc, to są procesy kilkuletnie, jak gdyby opracował taką strategię z uwzględnieniem tych doświadczeń, bo Francja ma dosyć takie, ale tak jak mówię, to może mieć wpływ też na to, że tam jest dużo muzułmanów i tam jest całkiem inna kultura, jeżeli chodzi o rodzinę, jeżeli chodzi o to, że tych dzieci w danej rodzinie jest więcej. Ale trzeba te wszystkie jakieś doświadczenia, które były, starać się zebrać i taki długofalowy program zrobić. No. Nie będzie to na pewno łatwe. Jakiś w szybkim terminie jakichś efektów trudno oczekiwać. Program 500+, chyba bodajże rok, dwa był wzrost, widoczny wzrost urodzeń, dzietności, ale później to się załamało. No, niestety, powiem tak, modniej w tej chwili jest mieć pieska, no niestety tak brutalnie powiem, tak, niż następne dziecko. Inflacja zżarła trochę program 500+, a teraz z pewnością nie pomoże podnoszenie stóp procentowych, bo będzie młodym ludziom coraz trudniej nabyć lokal jakiś mieszkalny, ponieważ trzeba będzie mieć no, duże zarobki, żeby kredyt uzyskać. I teraz też w ogóle takie mam pytanie, czy jaki to sens jest jednocześnie podnosić stopy procentowe i pomagać ludziom jakimiś tam programami napędzającymi z powrotem tą inflację i walczyć stopami procentowymi z rosnącą inflacją? Czy to nie gonimy króliczka, że tak powiem, bez... Znaczy to są dosyć takie przemyślane działania, jeżeli wiadomo, że to jest taki standardowy ruch, że jeżeli jest inflacja, no to bank centralny podnosi stopy procentowe. Dzisiaj USA podniosło to samo. No właśnie, myśmy chyba 8 czerwca podnosili w Polsce
tam chyba jest teraz ta stopa dyskontowa chyba 6%. Taka, która była też chyba bodajże w 2000, gdzieś około 2005 roku. Czyli to nie jest jakaś wyjątkowa jeszcze wielkość tych stóp procentowych. Zawsze w gospodarce to są takie wahania, tak od zera do kilku stóp procentowych. No w tej chwili nakłada się te, nałożyła się pandemia, dosyć duży zastrzyk wsparcia dla przedsiębiorców. Teraz wojna, wzrost cen energii, tych surowców energetycznych, no to jest też taki właśnie ten źródło tej inflacji, między innymi oczywiście, między innymi. Oczywiście, jeżeli jest na rynku więcej pieniędzy, to, no to trudno tą inflację jakoś dusić, ale na przykład w czerwcu, z tego co ostatnio chyba gdzieś tam przeglądałem, zostały wypuszczone obligacje jednoroczne, dwuletnie, gdzie tam jest chyba ponad 5% oprocentowania i jest to jeszcze dodatkowo jak gdyby tutaj zgrane z stopą NBP, tak? Czyli jeżeli będzie ta stopa rosła, to to oprocentowanie też będzie rosło. Czyli w jakiś sposób te środki będą zabezpieczane i jak gdyby tutaj cała ta afera z tym, że nasz premier Mateusz Morawiecki gdzieś tam zainwestował obligacje, nawet może jak gdyby tutaj ta medialna taka burza przełoży się na to, że te papiery wartościowe będą bardziej popularne i zresztą wiem takie dane, że właśnie już bardzo dużo osób kupuje te obligacje. Lepiej się jak gdyby zasilać źródeł tutaj naszych krajowych, tym bardziej, że ściągamy ten pieniądz z rynku i w tej chwili jak gdyby to też będzie jakiś tam impuls do ograniczenia tej inflacji, więc takie działanie właśnie uważam, że za jak najbardziej wskazane i to się dzieje. A jeżeli chodzi o wspomaganie tych kredytobiorców, to tam są pewne uwarunkowania. To jest to głównie wakacje kredytowe, które i tak banki narzekają, że na tym stracą, bo jak gdyby największe zyski na tych stopach procentowych to mają banki. I myślę, że też muszą się tym zyskiem trochę podzielić. Akurat to mi się wydaje, nie będzie miało złego wpływu na inflację i to będzie takie dla tych osób, które rzeczywiście mają kredyt na mieszkanie czy na budowę domu hipoteczny, że te przez kilka miesięcy tam będzie zwolnienie z tego płatności tych rat, a może sytuacja się w tym czasie uspokoi, to będzie dla nich taka pomoc, która da im odetchnąć. Obligacje jak najbardziej, tylko jeszcze jeden taki jest problem, że w Polsce z jakiejś przyczyny 90% ludzi jest na zmiennych stopach procentowych, co jest w ogóle przeciwstawne do Zachodu. Na Zachodzie odwrotne są w ogóle kredyty. Ciężej jest dostać kredyt na zmienne stopy niż na stałe, a tutaj jest w Polsce odwrotnie i stąd jest ta, że tak powiem, problem tych ludzi teraz, którzy banki były stopy bardzo niskie, były takie promocje dobre, wszyscy się oczywiście rzucili. I teraz. Panie Sławku, powiem tak, no ja też przecież brałem kredyty, ja też funkcjonowałem w tym takim, no może nie takim dużym, ale w tym mini obrocie gospodarczym. Też mój dyrektor biura na przykład poselskiego brał kredyt na budowę domu. Jeszcze chyba jakieś, tam jest możliwość w każdej chwili nawet zamienienia zmiennego oprocentowania na stałe procentowe. To jest w umowie opisane. Niestety nasza świadomość taka fiskalna, bankowa jest bardzo niska. Ja uważam naprawdę, że w szkole to jeszcze oprócz tych wszystkich przedmiotów, które są, to powinno być jakiś taki przedmiot, który będzie jak gdyby tutaj przygotowywał do takiego działania właśnie w finansach, czy chociażby do tego, jak odczytywać przekazy medialne, bo naprawdę dużo osób jakoś nie orientuje się w tych sprawach. Ja doradziłem wtedy Dawidowi, mojemu dyrektorowi, żeby jednak przeszedł na stałe oprocentowanie. To takie były pierwsze sygnały, że inflacja jak gdyby rośnie. No się zastanawiał dosyć długo, ale potem zdecydował się. Chyba coś tam 500 zł zapłacił za to, żeby przejść na te stałe oprocentowanie. Teraz mu dziękuję, że tak się stało i że to zrobił. No bo to, tak jak powiedziałem, zawsze jest cykl. Jeżeli mamy bardzo niskie stopy procentowe, praktycznie bardzo niskie oprocentowanie i bierzemy kredyt, nie wiem, na 20-30 lat, to
to musimy się z tym liczyć, w jakimś okresie te stopy procentowe wzrosną. I tu już nawet nie trzeba liczyć na to, że będzie wolno, ale może być jakiś kryzys, może być jakieś załamanie gospodarcze. Zresztą tak jest, to się tak dzieje, tak? To gospodarka nie działa dawno, że ona w takim długim okresie czasu, kilku dekad całkowicie jest na najwyższych obrotach, zawsze te stopy procentowe są niskie. No, trzeba mieć tego świadomość. Przepraszam, że ja tutaj wejdę w słowo. Akurat jeżeli chodzi o program nauczania, to w programie licealnym jest taki przedmiot podstawy przedsiębiorczości i ja tam akurat miałem tego typu tematykę poruszaną, jak składanie się odsetek. No to super. Znaczy, trudno mi jest się wypowiadać o innych szkołach, jak to wyglądało. Akurat moja klasa, z tego co pamiętam, to i tak tam była wyróżniona, jakieś tam bonusowe tematy miała. Więc to było akurat na dobrym poziomie. Te wspominam, pani nauczycielka z pasją tego uczyła, aczkolwiek no, trudno mi jest się za innych wypowiadać. No tak, ale to jest rynek, który trzeba poznać, trzeba czytać umowy, trzeba naprawdę być zorientowany. Wiadomo, że banki zawsze przedstawiają to wszystko w różowych kolorach gdzieś tam. No, trzeba być bardzo takim realistą. I tu się zgadzam, że te stopy procentowe to jest istotna sprawa, jeżeli się bierze kredyt. I trzeba nad tym się zastanawiać, czy właśnie, jeżeli są już jakieś pierwsze oznaki, że te stopy zaczynają wzrastać, czy nie przejść na stałe procentowe, no bo taka, czy chyba w większości kredytów taka możliwość istnieje. Z tego, co się orientuję, po prostu jeżeli ktoś przychodzi do banku, znaczy może nie teraz, tylko jak przychodził, nie wiem, w zeszłym roku, to bank mu mówił, że no nie ma pan za bardzo zdolności na stałe oprocentowanie, ale na zmienne jak najbardziej. Taka sztuczka trochę jak kiedyś z tymi frankami szwajcarskimi. O tak, no to się zgadzam. Ja pamiętam te czasy, tak, że ktoś się klient szedł do banku, chciał wziąć kredyt w złotówkach, a bank mówi, no tak, ale tu pan nie ma zdolności kredytowej, ale jak pan weźmie w frankach, to pan będzie miał. To chyba był właśnie ten haczyk, który banki stosowały, żeby część osób jak gdyby no, te kredyty frankowe wepchać. No, były osoby, które się jak gdyby tam dały złapać na to, że to jest takie korzystne i tak dalej, ale zawsze trzeba liczyć ryzyko kursowe. No, to zawsze trzeba mieć z tyłu głowy, że to ryzyko kursowe istnieje. Nawet jeżeli przy tym zaciąganiu kredytu wydaje się to bardzo korzystne, no to za 5, 6, 10 lat może się okazać, że to całkowicie będzie inaczej. Ale właśnie, bo ja zawsze powtarzam, bo czasami mam takie sygnały, a myśmy brali w złotówkach i dlaczego ci, którzy brali w frankach, które znają jakąś pomoc, dlaczego mają być lepiej traktowani, tylko że niektórzy musieli wziąć właśnie w tych frankach, bo banki nie chciały dać im złotówka, tylko powiedziały tak, złotówka nie dostaniesz, ale w frankach dostaniesz. No to była taka pułapka, która no, niestety już osób tam została wpuszczona. No ja ze swojej strony tutaj dopowiem, że z kancelarii prawnych, które się zajmują tego typu tematyką, znaczy zajmowały się kredytami frankowymi, to już widzę, mówiąc kolokwialnie, wajcha się obraca i szykują się na pozwy złotówkowe teraz. No zobaczymy, no banki zawsze pilnują swojego interesu. Banki naprawdę mają bardzo duże zyski. No to co żeśmy mówili o tych dużych przedsiębiorcach, korporacjach. Banki też mają swoje prawniki, mają świetnych fachowców, dobrze opłaconych fachowców. I naprawdę no, taki indywidualny klient w starciu z bankiem, czy nawet jak gdyby w kontakcie z bankiem, no, jest zawsze na trochę gorszej pozycji. Trzeba być bardzo uważnym, trzeba być bardzo jak gdyby tutaj zorientowanym, starać się orientować przynajmniej w tych wszystkich zasadach finansowych, żeby no, nie stracić. Ja mam jeszcze pytanie dotyczące tym razem też spraw globalnych. Takie pytanie proste. Czy Polska podpisze traktat pandemiczny WHO i odda kontrolę? No, takie sygnały się jakieś pojawiają. Ja nie widziałem dokumentów, panie Sławku, nie widziałem takich dokumentów.
Na pewno uważam, że jakieś instytucje ponadnarodowe nie powinny decydować o tym, co dzieje się w danym kraju. Ja uważam, że takie działania są daleko wyprzedzające, nie powinny być przez Polskę jakby były tutaj podpisywane, ratyfikowane. A nastroje jakie są w tym temacie, z ciekawości? Znaczy nastroje są różne, powiem tak, bo część osób się tym interesuje, szczególnie te osoby, które były bardzo przeciwko restrykcjom pandemicznym, no to te osoby jakoś są, jakby ten temat tam gdzieś jest żywy i krąży, tak? Ale tak jak mówię, no ten temat nie stanął jeszcze w jakiejś takiej debacie, że oficjalnej, że taki dokument ma być podpisany, więc ja myślę, że wszystkie takie uzgodnienia, które by jakby były wiążące dla Polski, no muszą być też ratyfikowane w jakimś procesie legislacyjnym, więc to nie jest na takiej zasadzie, że teraz minister coś tam podpisze i to będzie takie zobowiązujące dla nas, które jak gdyby no, nie da nam możliwości swojego stanowienia tutaj prawa. Jeszcze pytanie, czy grozi nam właśnie w Polsce powrót właśnie a propos restrykcji pandemicznych do lockdownów z powrotem, bo tego się bardzo wielu ludzi ja obawia. Myślę, że nie grozi nam, chociaż ja widzę jakieś takie, ja teraz o tej małpioskie, tak? Wydaje się, że to się tak nazywa. Nie wolno już mówić, że małpa ospa, aby dzisiaj WHO wydało komunikat, że to dyskryminujące małpy będą nową nazwę. No nie, coraz weselej jest, coraz weselej, naprawdę. Dobrze, to wymyślą jakąś nazwę prawdopodobnie, żeby to się lepiej kojarzyło, tak? Na tą całą ospę jeszcze nikt na świecie nie umarł w ogóle, więc to jakiś no też nie, jest nie, to jest media w ogóle taki, nagłaśniają. Ale nie? Ja powiem tak, dlaczego niestety każda zła informacja, sensacyjna informacja to dobra informacja. No niestety media tak nam obniżyły poziom. Media kolosalnie obniżyły poziom. Ja nawet nie podejrzewam czasami jakieś, nie wiem, złe zamiary, ale po prostu no, oni patrzą na klikalność, oni patrzą na oglądalność, oni patrzą ten i wykorzystują wszystkie możliwe sposoby, żeby to zwiększać oglądalność, klikalność i tak dalej. Także te sposoby czasami są nieetyczne, te tytuły internetowe, prasowe, które no, naprawdę nie mają nic wspólnego z tym tekstem, który jest na przykład w środku danej publikacji. No, ja jestem bardzo zdegustowany tym, jaki poziom na tej chwili jest. I na przykład taka ciekawa rozmowa, którą teraz prowadzimy dla mnie, to jest naprawdę inspirujące, ciekawe i że możemy wymienić poglądy, porozmawiać, bo czasami jak czytam te teksty, które są w takich oficjalnych publikatorach, to naprawdę trudne to jest do sprawienia nawet. I to media, no zgodzę się z panem, i to media z obu stron. Ja na przykład jestem anty, że tak powiem, tym przeciwnikiem tych restrykcji wszystkich, ale też muszę przyznać, że ci wypisujący o tej epidemii też pisali takie fantasmagorie, że oni tylko no szkodzili. Wiesz, tylko no szkodzili wiesz. Jeszcze właśnie tej robocie, bo no na pewno. Tak, znaczy trzeba zawsze mieć jakąś tam dozę rozsądku i zachować rozsądek i starać się jak gdyby analizować fakty, czytać z wielu źródeł. Nie dać się jak gdyby wpuścić w jakiś kanał z jednej, z drugiej strony. No trzeba być bardzo trzeźwomyślącym i myślę, że tak trzeba przekonywać ludzi, żeby też jak gdyby no, patrzeć na różne argumenty. Mi odpowiada postawa gubernatora Florydy Rona DeSantisa albo pani Kristi Noem z południowej Dakoty, którzy po prostu powiedzieli, że no to nie jest dżuma, nie ma co wariować, nie zamykamy nic, chcecie to się szczepcie, nie chcecie to się szczepcie i działamy i to przeżyli wszyscy, więc znaczy no nie wszyscy, no ale no większość zdecydowana. No tak, nie. Tak, tylko to też chyba nie w pierwszym etapie. Znaczy, bo tak Floryda tak, on zamknął Florydę na półtora miesiąca, ale pani Kristi Noem z południowej Dakoty, republikańska gubernator, zasłynęła z tego, że nie zamknęła tego stanu nawet na minutę. I zresztą ma najlepsze wyniki, jeśli chodzi o tą ponad tak zwaną nadmiarową umieralność, ponieważ nie zamknęła również szpitali i nie ograniczyła. No właśnie, no to ta panika, która została spowodowana chociażby tymi przekazami medialnymi. No, dzień się zaczyna od tego bombardowania. Ile jest zakażeń, ile osób w szpitalu, ile zmarło i tak dalej, gdzie no, można by to było porównać też do innych chorób
które może miały porównywalne statystyki, a to tutaj zrobiło z tego taką naprawdę medialną panikę. No niestety, mi się wydaje, niektóre władze też tam ulegały. Chociaż były próby, na przykład jak w Anglii, no tam próbowano jak gdyby iść inną ścieżką i potem jednak też z tego zrezygnowano. No trudno, teraz można by to analizować, trzeba by to przeanalizować. Żeby, znaczy ja powiem na zachętę, że... Powiem na zachętę, że Polska idzie bardzo w dobrym kierunku teraz, bo nie wiem, czy pan wie, ale w Niemczech jest po 300 zgonów dziennie na tego świra całego. No tylko, tak. Że on się boi teraz przed granicę chyba przejść, bo się boi wojny, no, czy coś. Tak, nie idzie. Chyba tak. Nie tak. Idzie do Polski. Nie, no, naprawdę, no, trzeba jakąś trzeźwy osąd zachować. Na początku to wtedy wszyscy naprawdę byliśmy trochę jak gdyby tutaj tymi informacjami tak może przygnieceni, no ja wiem, że niektóre szpitale to nawet nie chciały przyjmować chorych w ogóle, bo personel się bał, że się zarazi. W całym procesie, no bo też te szpitale... Halo? Słyszymy się? Do służby zdrowia i to były takie dwa procesy, że najpierw jak gdyby było mniej tych zgonów, tak, a później się było nadmiarowo. No, te nadmiarowe są zdecydowanie nawet gorsze, bym powiedział. Ja ogólnie żyję na wiosce takiej małej, gdzie tutaj nie było przez pół przypadku tego w ogóle wirusa, no ale tu u mnie w szczególności panie oszalały, no już w ogóle nie ma żadnych nakazów, masek, nic, ale 90% ludzi u mnie na wiosce dobrowolnie cały czas nosi maski. No ja też spotykam, gdzie ktoś przychodzi właśnie nosi tą maskę, ale coraz mniej osób takich jest. Ale to są też takie osoby. Halo? To jakiś. Ja cię słyszę, Mateusz. Aha. Nie słyszymy, Mateusz. Takie dyfrakcje, które jakby. Mateusz, my cię słyszymy cały czas. No właśnie. Tak się zastanawiam. To na druga to, że jak gdyby no. Walczyła z tymi, którzy tak właśnie myśleli. Gdzieś tam no, jakiś, nie wiem, już taki horrendalny sposób, gdzieś tam właśnie jakieś super maski, jakieś super zabezpieczenia i tak dalej, no by się bali tego wirusa. No to naprawdę socjologowie by się musieli na ten temat wypowiedzieć. No i teraz... No. Teraz właśnie wydarzyła się szokująca trochę rzecz, że większość ludzi, tak, większość ludzi nie popierających tej epidemii teraz przeszła w Polsce, w szczególności na stronę rosyjską, w konflikcie rosyjsko-ukraińskim. Ja na przykład nie przeszedłem, ale no pości i jakiegoś powiewu właśnie mówią wolności, to trochę dla mnie szokujące. Na tym Putlerze, no to jest nie, jakiś to jest absurd dla mnie. Naprawdę tam giną codziennie setki, może nawet tysiące ludzi. I to cywilów, wojskowych, tam są naprawdę zbrodnie na cywilach, więc jeżeli ktokolwiek gdzieś wspiera takie działania, takie postawy, no to jest szokujące. Ja w ogóle nie zgadzam się z tym, absolutnie nie popieram. Tutaj jest jedyne stanowisko, jakie myśmy, jedna z najlepszych, jakie można było podjąć, tak? Maksymalna pomoc, jeżeli chodzi o Ukraińców, humanitarna i maksymalna pomoc wojskowa. To wszystko jest w naszym interesie. I ta pomoc humanitarna długofalowo moim zdaniem będzie w interesie Polski. I ta pomoc, ale też Ukrainy. I ta pomoc militarna będzie i w interesie Polski, i w interesie Ukrainy. A jeżeli to rzeczywiście uda się tutaj pewną globalną równowagę sił zmienić na rzecz krajów środkowej Europy, to będzie też z korzyścią dla właśnie całego naszego bloku państw środkowej Europy korzystać. Z tym się zgadzam i jeszcze chciałem powiedzieć, że bardzo zyskujemy w oczach takich zwykłych ludzi, jak na przykład zwykłych Kanadyjczyków wizerunkowo i moralnie można powiedzieć, jesteśmy moim zdaniem zwycięzcami tej wojny. Kanadyjczycy są pod wrażeniem Polaków, bardzo wielu ludzi mi mówi, że no w ogóle Polska, wiadomo, Ukraina, odważni ludzie walczą, ale no, że Polska super. Niektórzy nawet znają historię, znają nasze przejścia z Wołyniem, a mimo to mówią, potrafiliście być ponad to w tej chwili, no i
Nie, nie, tutaj to, co się zadziało, naprawdę, ja to obserwowałem z bliska, tutaj na miejscu. Każda szkoła, każda ochotnicza straż pożarna, każda no, praktycznie prywatna osoba, tak? Jeżeli nie przyjmował do domu, bo nie miał warunków, to wspierał w jakiś sposób tam, powiedzmy, zbiórki żywności, zbiórki. Myśmy w naszym biurze poselskim zrobili zbiórkę materiałów medycznych, bo uważaliśmy, że to tak w tym pierwszym momencie dla tych walczących z Ukrainy było bardzo istotne. Naprawdę nie spodziewaliśmy się tylu darów, a w hurtowni zaczął brakować tych materiałów medycznych, bo tak ludzie kupowali i przynosili, żeby to natychmiast wysłać. Udało mi się tutaj z wojskami terytorialnymi tak współpracować, że praktycznie zbiórka trwała chyba 3-4 dni. Mieliśmy pełny na magazyn. Przyjechał samochód i poprzez Wojska Obrony Terytorialnej, tam w kontakcie z Wojskami Obrony Terytorialnej Ukrainy udało się to momentalnie przetransportować na Ukrainę. Więc, ale tych działań to jest jedno z, tam, z tysięcy działań, które myśmy podjęli. Tak? No to naprawdę no, to czoła przed tym takim oddolnym ruchem wszystkich Polaków, którzy naprawdę otworzyli swoje serca i maksymalnie się zmobilizowali. No wiadomo, że to cały czas trwa ta agresja i ta pomoc jest może już taka bardziej usystematyzowana. Idzie przez te agencje państwowe, agencje rezerw strategicznych i te inne instytucje, które to już organizują, ale naprawdę dalej też osoby indywidualne wspierają, działają, pomagają. I za to powinniśmy być wdzięczni jak najbardziej wszystkim Polakom, którzy udzielają się w niesieniu pomocy walczącej Ukrainie. I tak zmierzając powoli do końca z tą naszą rozmową, ja mam dla pana posła pytanie no tak, jeszcze o przyszłość. Ja mam o przyszłość pytanie. Oczywiście, oczywiście. Jak to z pana strony, że tak powiem, z widoku Sejmu wygląda kwestia federalizacji Unii Europejskiej. Czy jest jakaś szansa na uniknięcie tego zjawiska, tego przekształcania się, bo do innej Unii Europejskiej Polska wstępowała? No tak, absolutnie pełna zgoda. Federalizacja to jest absolutnie zły kierunek. Unia Europejska takich niezależnych, wolnych ojczyzn, to jest to, na co myśmy się godzili, do czego myśmy dążyli. I to był najlepszy jak gdyby taki projekt, który jak gdyby integrował gospodarczo, dawał możliwości przepływu osób. I tutaj to jak gdyby jest ewidentnie takimi zaletami w tej współpracy w Unii Europejskiej, ale taka stricte mocna federalizacja pod oczywiście przywództwem jedynie słusznego sąsiada z Zachodu, no to naprawdę nie jest dobre i dla nas, oczywiście jako Polski, i dla całej Europy, bo w tej różnorodności Europy jest siła moim zdaniem, to właśnie te państwa narodowe współpracując oczywiście na tym poziomie gospodarczym, wymieniając się technologiami, wspomagając na przykład regiony, które są zapóźnione, czy mając ten wolny przepływ osób, no to daje siłę Unii Europejskiej, a taka federalizacja to niestety moim zdaniem to jest cel, do którego dążą Niemcy i dla nich to by było na pewno korzystne. Pod ich butem, że tak powiem. Ja mam tylko dwa pytania szybkie na koniec o Ukrainę i o wojnę jeszcze. Po pierwsze, jak pan, jakie są w ogóle nastroje, jak to się skończy w ogóle, czy to się skończy trzecią wojną światową, czy to się skończy zwycięstwem Ukrainy, pokojem, i dwa, w wersji optymistycznej, jeśli się skończy jakimś pozytywnym pokojem dla Ukrainy, czy będziemy brać jako Polska szeroki udział w odbudowie Ukrainy i czy dla ludzi, którzy chcieliby jakieś biznesy tam robić, będzie szansa, że Polacy będą lepiej traktowani, na przykład właśnie od Niemców, którzy zasadniczo teraz nic nie robią dla Ukrainy tak naprawdę. No tak, powiem trochę żartobliwie, że jakbym był tam tym jasnowidzem z Człuchowa, chyba Jackowski, to może tak dokładnie powiedzieć. On ma słabą słabe wskaźniki. Wskaźniki, tak, ale zawsze gdzieś trafi i potem jest gdzieś tam na cytowany i tak dalej.
ale to chyba każdy z nas by mógł tak przewidywać. Ja powiem tak, no trudno to jest w tej chwili przewidzieć. Niestety zapowiada się to na najbliższy konflikt. Niestety moim zdaniem kraje zachodnie będą chciały doprowadzić do jakiegoś porozumienia pokojowego z utratą części terytorium Ukrainy. A Ukraina tu w tej sytuacji raczej się nie będzie chciała z tym zgodzić, więc to trudno jak gdyby wyrokować, ale może być taki kierunek, moim zdaniem bardzo niekorzystny. Ale jeszcze przerwę, a Polska, jak rozumiem, sama z siebie do wojny nie wejdzie. No nie, no absolutnie, my tego absolutnie unikamy i absolutnie to nie jest w jakimkolwiek tutaj perspektywie dobre dla Polski, nie jest to jakimś tym kierunkiem, ale to absolutnie. Więc my absolutnie nie dążymy, nie staramy się, że te wszystkie takie działania, które Polska robi, wspierając Ukrainę, no to też staramy się tak to robić, żeby też nie włączać się bezpośrednio w taki jak gdyby zakres wojenny, no bo to nie jest absolutnie w interesie nikogo, Polski, każdego innego kraju, żeby ten konflikt się rozprzestrzenił na inne państwa, no bo to wtedy może się właśnie stać takim zalążkiem III wojny światowej, a jeżeli to jak gdyby jest zamknięte w tej chwili na terenie Ukrainy, no to trzeba robić wszystko, żeby to się nie rozprzestrzeniło, no bo to w żadnym wypadku nikomu nie służy. Nikomu nie służy i absolutnie tutaj nie ma takiego, nie znam takiego polityka, który obojętnie od opcji nawet, żeby jak gdyby takie dopuszczał, nie wiem, jakieś korzyści z jakiejś wojny, czy no to jest w ogóle. Ale oczywiście ta druga część pytania, to ja uważam, że naprawdę mamy bardzo dużą szansę, jeżeli tutaj na te nasze, można teraz tak powiedzieć, przez tą wojnę bratnie narody, mamy bardzo dużą szansę jakby pomóc Ukrainie w odbudowie, pomóc Ukrainie w tym, żeby weszła do Unii Europejskiej i możemy tutaj odgrywać taką najważniejszą rolę. Oczywiście to są zawsze szanse, które trzeba wykorzystywać, ale tak jak mówię, no, to też może mieć wpływ, jak myśmy się zachowali w czasie tych najgorszych dla Ukrainy chwil. No, prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. Mimo tych właśnie historycznych zaszłości, które też nie można o nich zapominać, bo nie można. To nie można, to zawsze trzeba jasno, prawdę trzeba pokazywać. No, jest duża szansa na wyjaśnienie, tak, znaczy, że tak powiem na to, że Ukraina bierze jasne stanowisko też, by wypadało, tak, żeby to by nie zrobiono. Zawsze każde państwo jak gdyby ma trochę inne spojrzenie na historię, tak? Trochę zawsze stara się swoją historię trochę upiększyć, no, czy no, to każdy, ja myślę, że ale trzeba zawsze stanąć w prawdzie i są fakty jakieś, no, są liczby, są konkretne dokumenty, tak? I tego się nie da jak gdyby no, już tutaj zmienić, tak to jest w historii. Na tej podstawie trzeba te fakty jak gdyby odtwarzać. Ale oczywiście z jakimś tam poszanowaniem i popatrzeniem też trochę w przyszłość. Że to nie można też tylko budować na tej przyszłości. No, bo wtedy to... No dokładnie. Poza tym no teraz jest wojna, pali się Ukraińcom chałupa, trzeba gasić pożar, a potem się będziemy absolutnie zajmować. Absolutnie tak. No absolutnie tak samo jakby sąsiadowi było, tak? Nawet jak tam mam jakieś z nim, nie wiem, nie zawsze dobre stosunki, jakby się zaczął palić, to polecę i będę gasił. O to chodzi, a potem będziemy wyjaśniać zamieszkłe historie, no nawet takie. Tak. A może właśnie wtedy, że pomogłem mu gasić, to się to jakoś lepiej dogadamy, że tak powiem. Oby tak też było w tym przypadku. Ja wierzę, że Ukraina po tej wojnie będzie miała nowych bohaterów i nowe realia też powstaną i nie będą już, że tak powiem, bo oni są, ja znam wielu Ukraińców, tam mieszkałem, trochę pracowałem i oni są po prostu uczeni kompletnie błędnej historii w tym temacie i albo jej nie znają, albo to jest w ogóle tak zniekształcone, że aż trzeba przyznać uczciwie, że jak się z nimi rozmawia to i się przedstawi fakty, to przyznają rację bardzo często. Jasne. Także ja bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę, no bardzo ciekawa. My również dziękujemy. Ja również dziękuję.
No, jak najbardziej. Jesteśmy otwarci. W Kanadzie chyba jeszcze dnia, miłego dnia chyba w Kanadzie, tak? Słucham? W Kanadzie miłego dnia jeszcze chyba, tak? Nie, a u mnie tak, u mnie zaledwie 16. No. No, to wczoraj na koniec panu powiem, trudno się ugiął w końcu i zniósł przymusy szczepień na granicach, w pociągach, w autobusach. Od przyszłego wtorku dopiero ludzie będą mogli podróżować właśnie. No to też dobra informacja, nawet bardzo dobra informacja, też o to walczy w tej konwiwalności, więc... Po przegranych teraz wyborach w Ontario, gdzie został zmiażdżony, chyba się zorientował, że ludzie już go dość mają, zresztą też w ogóle, bo tu jest miesiąc tak zwanej dumy LGBT, gdzie się wszędzie wieszają te flagi tęczowe i muszę przyznać, że jak w zeszłym roku całe moje miasteczko było tym uwalone, tak w tym roku nie ma ani jednej, co mnie aż szukuje. Chyba się to ludziom zaczęło kojarzyć z tym Trudeau i po prostu to święto nie jest tak celebrowane. No, nawet na komendach policji, na kościołach, wszędzie wisiało, w tym roku nie ma ani jednej. No to naprawdę dobre wieści z Kanady. Tak może już na zakończenie. Naprawdę, jeżeli tak zauważalne są takie symptomy, no to jest może jeszcze jakaś nadzieja. Ja też mam, właśnie ja uważam, że jeszcze walczymy. No właśnie o to chodzi. Walczymy. Dzięki serdecznie jeszcze raz. Dziękuję również jeszcze raz panu posłowi za przyjęcie zaproszenia i Sławkowi za pomoc w realizacji. Dziękuję. Dobranoc panom, bo nie wiem, 16 u was już. Pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Dobranoc.